Super Mondrale uczą się w szkole podstawowej nr 4 w Ełku. Reprezentanci tej szkoły zwyciężyli trzecią edycję konkursu Ale Mondrale. W tym roku uczestnicy projektu przenieśli się w świat techniki. Do udziału w rywalizacji przygotowywali się podczas zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatów. Zdobyte umiejętności prezentowali podczas finału konkursu, który odbył się dziś w Ełckim Centrum Kultury. Zadaniem uczniów było m.in. wykonanie samochodu z butelki, skonstruowanie wieży Eiffla z makaronów, wbijanie gwoździ zgodnie z określonymi wytycznymi, rozpoznawanie dźwięków czy ułożenie narracji do filmu. Za każdą konkurencję drużyny otrzymywały punkty. Po ich zsumowaniu okazało się, że statuetka Super Mondrali należy się reprezentacji szkoły podstawowej nr 4 w Ełku. Najtrudniejsze było to wszystko zapamiętać z warsztatów, no i wykonać różne w finale. No, chyba największy problem to mieliśmy z tymi gwoździami i z wieżą Eiffla, żeby ją zbudować z tego makaronu. Szczególnie pomagały warsztaty tutaj nam, na przykład te konstruktywnie, kreatywnie budowanie mostu z wykałaczek. Tutaj mieliśmy zadanie wybudować wieżę Eiffla z makaronu. Troszkę się potrafi łamać czasami. Jeżeli chodzi o te przygotowania, to trochę się przygotowywałam, bo dzień wcześniej oglądałam różne filmy na YouTubie właśnie z budowania z wykałaczek różnych rzeczy i o technice, o samolotach ultralekkich. Ale bardzo chyba się cieszymy z wygranej. To już kolejna edycja Ale Mondrali. Zawsze tak byliśmy tak trochę z tyłu, tam drugie, trzecie, czwarte miejsca, a teraz nareszcie statuetka nasza. Statuetka to jednak nie wszystko. Mondrale przede wszystkim doceniają wiedzę, jaką udało im się zdobyć dzięki konkursowi. Dużo dowiedzieliśmy się o historii kolei ełckiej wąskotorowej. Ta wizyta w muzeum naprawdę wyparła na mnie duże wrażenie, bo można było zobaczyć pociągi, które uczestniczyły podczas II wojny światowej, co jest dla mnie niby bliska data, tak naprawdę bardzo odległa i wspomnienia, tak jakby wszystkich naszych przodków mogliśmy po prostu dotknąć, zobaczyć, wejść, zobaczyć, jak to wszystko działało, co jest na pewno na naszą korzyść, będzie potem łatwiej w szkole, zawsze jakąś nową informacją się błyśnie na lekcji. Dowiedzieliśmy się tak naprawdę rzeczy, których w szkole albo byśmy się później nauczyli, albo w ogóle. Konkurs adresowany jest do uczniów zdolnych, kreatywnych i wykazujących specyficzne zainteresowania. Specyficzna jest też organizacja finału. Uczniowie muszą wykazać się dużymi umiejętnościami logistycznymi, mówi Wanda Wojnowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku, która jest organizatorem zmagań. Kiedy dzieci stają przed zadaniami podczas finału, to one same, już bez uczestnictwa nauczycieli, muszą organizować swoją pracę, a logistycznie to jest bardzo skomplikowane zadanie, ponieważ w tym samym czasie nagle pojawia się gong, przeszkadzajka i drużyna musi delegować uprawnienia jakiejś części swojego zespołu komuś innemu, prawda? Więc utrudniamy im wykonanie jednego zadania. Nie ma możliwości skupienia się, robimy wszyscy tylko wieżę Eiffla, nie ma takiej opcji. Bo obok wieży Eiffla za chwilę trzeba zbudować samochód albo ustalić, jaka była kolejność pojawiania się wynalazków. I z tego, co widzę, to dzieci rzeczywiście rewelacyjnie zaczynają sobie z tym radzić. Bardzo szybko skupiają uwagę na tym, co będzie wyświetlane, co będą musiały zrobić i szybko też delegują uprawnienia. Są tacy, którzy zostają przy zadaniu i tacy, którzy natychmiast idą do następnego. To są bardzo, bardzo ważne umiejętności, takie kompetencje społeczne wymagane od człowieka w XXI wieku. W konkursie udział wzięły reprezentacje 7 ełckich szkół podstawowych.